Szanowni Państwo, trafiłem na rzecz interesującą. Tworząc Rebuild pradziejów związanych z Wojtkiem i jego losami, poprawiając wcześniejsze błędy i uzupełniając całość o nowe informacje, pod sam koniec, gdy już wszystko pomontowałem jak należy, tknęło mnie, że jestem zbyt blisko do grzebania się do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, żeby to teraz odpuścić i porzucić i lecieć z innymi tematami. Poświęciłem tej sprawie więcej czasu niż planowałem, niż bym chciał, ale udało się. Mamy słynną decyzję przyznającą Suchemu słynne 15 tysięcy złotych. Kwota może nie brzmi jak rozbicie banku, ale jeśli zestawimy to z tym, że w tamtych latach płaca minimalna wynosiła 1317 zł brutto, a dziś jest to 3600 zł brutto, to można już mniej więcej poczuć, jaką wagę miała taka wygrana w kieszeni. Co prawda, warto pamiętać, że według Suchego znaczną część zjadły koszty procesowe, a to, co pozostało, mieli od niego wyłudzić jacyś nieznani oni. Mając świadomość, jak łatwo major dawał sobą manipulować, szczególnie gdy w grę wchodziły czarne szprychy z jednej, oraz jak dużą miał tendencję do wybielania siebie i oskarżania o swoją niedolę innych z drugiej, trudno powiedzieć, jak było naprawdę z tym wszystkim. Nie przedłużając, przechodzę do odczytu dokumentu. Decyzja. Numer wniosku 26 tysięcy itd. Wojciecha Suchodolskiego przeciwko Polsce. Europejski Trybunał Praw Człowieka, czwarta sekcja, obradując w dniu 25 stycznia 2011 roku. Mając na uwadze wniosek złożony w dniu 1 lipca 2024, uwzględniając złożone oświadczenia formalne wyrażające zgodę na polubowne załatwienie sprawy, po naradzie postanawia, co następuje. Skarżący pan Wojciech Suchodolski jest obywatelem polskim urodzonym w 1974 roku i mieszkający w Wyszkowie. Przed Trybunałem reprezentowała go pani Z. Daniszewska-Dek, prawniczka prowadząca praktykę w Białymstoku. Rząd polski reprezentowany był przez swojego pełnomocnika, pana J. Wołąsiewicza z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W dniu 7 maja 2007 roku przewodniczący sekcji czwartej podjął decyzję o zakomunikowanie skargi na podstawie artykułu 3 konwencji w zakresie dotyczącym warunków osadzenia skarżącego w zakładach karnych w Białymstoku, Siedlcach, Kamińsku i Sztumie od dnia 8 marca 2002 do dnia 12 stycznia 2008. W dniu 6 grudnia 2010 Trybunał otrzymał następującą deklarację rządu. Ja, Jakub Wołąsiewicz, pełnomocnik rządu, oświadczam, że rząd polski proponuje zapłacić panu Wojciechowi Suchodolskiemu w celu zapewnienia polubownego rozstrzygnięcia wyżej wymienionej sprawy toczącej się przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka kwotę 15 tysięcy złotych plus wszelkie podatki, które mogą zostać naliczone wnioskodawcy. Zapłata ma na celu zapewnienie skarżącemu zadośćuczynienia za systemowe naruszenie artykułu 3 konwencji wynikające z warunków jego osadzenia, w szczególności z przeludnienia stwierdzonych przez Trybunał w wyroku pilotażowym wydanym w sprawie Orchowski versus Polska 22 października 2009 roku. Patrz paragrafy 135 i 147 i następne. Kwota ta będzie płatna w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia orzeczenia przez Trybunał na podstawie artykułu 37 paragraf 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. W przypadku nieuiszczenia tej kwoty we wspomnianym 3-miesięcznym terminie rząd zobowiązuje się zapłacić od niej proste odsetki od upływu tego terminu do rozliczenia według stopy równej krańcowej stopie kredytowej Europejskiego Banku Centralnego w okresie okres zwłoki plus 3 punkty procentowe. Zapłata będzie stanowiła ostateczne rozstrzygnięcie sprawy. W dniu 6 grudnia 2010
Trybunał otrzymał następujące oświadczenie podpisane przez prawnika skarżącego. Ja, Zofia Daniszewska-Dek, stwierdzam, że rząd polski jest gotowy zapłacić panu Wojciechowi Suchodolskiemu w celu zapewnienia polubownego rozstrzygnięcia wyżej wymienionej sprawy toczącej się przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka kwotę 15 tysięcy złotych plus wszelkie podatki, które mogą zostać naliczone wnioskodawcy. Ponadto zauważam, że płatność stanowi zadośćuczynienie za systemowe naruszenie artykułu 3 konwencji z uwagi na warunki jego osadzenia, w szczególności przeludnienie, stwierdzone przez Trybunał w wyroku pilotażowym wydanym w sprawie Orchowski przeciwko Polsce w dniu 22 października 2009 roku. Patrz paragrafy 135 i 147 i następne. Kwota ta będzie płatna w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia orzeczenia przez Trybunał na podstawie artykułu 37 paragraf 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Od upływu wyżej wymienionych 3 miesięcy do dnia rozliczenia od powyższej kwoty płatne będą proste odsetki według stopy równej krańcowej stopie procentowej Europejskiego Banku Centralnego w okresie zwłoki powiększonej o 3 punkty procentowe. Po konsultacji z moim klientem informuję, że przyjmuje on propozycję i zrzeka się dalszych roszczeń wobec Polski w związku ze stanem faktycznym stanowiącym podstawę niniejszego wniosku. Oświadcza, że stanowi to ostateczne rozstrzygnięcie sprawy. Trybunał przyjmuje do wiadomości polubowne porozumienie osiągnięte pomiędzy stronami. Wyraża satysfakcję, że ugoda opiera się na poszanowaniu praw człowieka zdefiniowanych w konwencji i jej protokołach i nie znajduje powodów uzasadniających dalsze rozpatrywanie wniosku. Artykuł 37, paragraf 1 konwencji. Mając na uwadze powyższe, zasadne jest skreślenie sprawy z listy. No i co? No i sprawa ma kilka wymiarów, bo z jednej strony trudno się dziwić, że faktycznie dużą część tej wygranej pochłonęły koszty procesowe, skoro była ona prowadzona bardzo długimi latami, wymagała tłumaczeń, no i specjalistycznej wiedzy, w jaki sposób zgłosić do tak wysokiego organu tą sprawę, jak ją poprowadzić. Tym bardziej, że ona była podpięta pod jeszcze jakąś większą sprawę, tak? Była częścią jakiegoś dużego takiego przedsięwzięcia. Ja wczytywałem się w to, co tam, w tą główną sprawę tego Orchowskiego bodajże, tak? Który pozwał Polskę jako pierwszy i pod to tak jakby podpięli się kolejni więźniowie i zaczęto obsługiwać kolejne osoby w związku z tą sprawą przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Aczkolwiek nawet nie wiemy, ile z tej kwoty przypadło na prawników i koszty obsługi, a ile później Wojtkowi się rozmyło, czy tam ktoś od niego wychachmęcił. Z drugiej strony też oczywiście powstaje takie proste pytanie. Czy jest w porządku, że więźniowie skarżą do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Polskę za to, że więzienie jest przeludnione? Z jednej strony kara odbywania pozbawienia wolności no nie ma być wakacjami w 5-gwiazdkowym hotelu. Z drugiej strony w tej sprawie Orchowskiego opisywano tak pokrótce, jak się to wczytywałem. Ona ma tam ponad 200 stron bodajże. Ja naprawdę przekartkowałem ją bardzo pobieżnie i obrońcy opisywali, że to nie tylko było tak, że europejski standard, jeżeli chodzi o ilość więźniów na metr kwadratowy, był zupełnie inny i że polski był niższy ten standard niż europejski, ale co więcej, to co w Polsce było standardem metr kwadratowy na więźnia, w Europie było wielkością niedopuszczalną. I teraz najważniejsze z tego wszystkiego, większość placówek, w których był osadzony Orchowski, czyli ten gościu, który założył te wszystkie sprawy i siedział tam razem z Wojtkiem i innymi, którzy też się pod to podpięli, większość tych placówek nie dawała rady spełnić polskiego standardu więzień na metr kwadratowy. Więc w tych więzieniach, w tych celach było za gęsto, nawet jak na polski standard, a w dodatku, jeżeli chodzi o europejski standard, no to było jeszcze gorzej. Ocenę tego wszystkiego pozostawiam Wam. To już wszystko na dziś. Dziękuję za wytrwanie do końca i pozdrawiam. Szef sztabu. Miałem już kończyć i nagle natknąłem się na następującą informację. Interpelacja numer 15803 Sejmu Polskiego w sprawie niewykonywanego wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka pod numerem skargi 26133/04 w sprawie Suchodolski przeciwko
Polsce. No i złapałem się za głowę. Czy to jest możliwe? Czy to jest możliwe, że sprawa majora weszła aż tak wysoko, że jeszcze po latach, bo tutaj mamy 2013 rok, sprawa tej decyzji wyroku wpływa na kanwę krajową. I faktycznie, wczytuje się, to nie żart. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 7 kadencji, informacja marszałka Sejmu o wpływie interpelacji, zapytań poselskich oraz odpowiedzi na interpelacje, informuje, że wpłynęły następujące interpelacje. Podpunkt 24. Poseł Anny Elżbiety Sobockiej w sprawie niewykonywanego wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka pod numerem znanym w sprawie Suchodolski przeciwko Polsce do ministra spraw zagranicznych. Warszawa, 5 kwietnia 2013 rok, marszałek Sejmu Ewa Kopacz. A więc zacząłem szukać treści tej interpelacji, bo stwierdziłem, okej, dowiemy się z niej czegoś więcej. Może dowiemy się, skoro tutaj jest sugestia, że ta decyzja Trybunału Europejskiego nie była wykonywana przez państwo polskie, to chyba coś jest na rzeczy, to o czym mówił Suchy, że właściwie został wyślizgany z tej kasy, którą mu przyznano. Wydawało mi się, że już ją znalazłem, bo faktycznie był znowu wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, był Wojciech Suchodolski, ale gdy doczytałem się, że gościu siedział niesłusznie w polskim więzieniu oskarżony za spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego, w którym zginęła jego żona, no to stwierdziłem, że to raczej nie ten sam facet i rzeczywiście również numery na danej sprawy różniły się od tej Wojtkowej, więc byłem w kropce. Dopiero później po czasie zauważyłem, że z dużym prawdopodobieństwem po prostu jest tak, że jeżeli sprawie takiej interpelacji nie nadano biegu albo po prostu ona została odrzucona, to też nie zachowywało się jej surowy plik, który można by było znaleźć i obejrzeć. No i niby okej, dotarłem do tego punktu, chciałem dać pod koniec jako fun fact pewien, że kończymy taką ciekawostką, która może w przyszłości gdzieś zostanie odnaleziona przez jakiegoś widza, ktoś przeszpera, poszuka i będzie można jeszcze do tego wrócić, ale okazało się, jak tak dłużej pogrzebałem, że kluczem do zrozumienia tej historii, w jaki sposób, bo to mnie najbardziej dręczyło, jak to możliwe, że ktoś, kto nie jest już tą panią adwokat majora, nie jest tą panią Dek, wprowadza jego sprawę do Sejmu. Dlaczego? I dlaczego sam major o tym nie mówił? Major wielokrotnie chwalił się tym, że wygrał w tym Europejskim Trybunale Praw Człowieka, i myślę, że gdyby w tym 2013 roku, czyli tak naprawdę, to była dla niego już nie taka wcale odległa przyszłość, bo już za chwilę pojawi nam się na szkolnej, prawda? Że gdyby on sam był jakoś mocno zaangażowany w taką interpelację sejmową, która została gdzieś tam przepychana, przyjęta i tak dalej, to pewnie by się kiedyś tym pochwalił. A tutaj przecież z jego ust nie słyszeliśmy o tym nic. Kluczem do zrozumienia tej historii było przyjrzenie się osobie zgłaszającej. Zgłaszającą była Anna Elżbieta Sobecka, polska polityk, nauczycielka, była spikerka Radia Maryja, posłanka na Sejm 3., 4., 5., 6., 7. i 8. kadencji. Pełniła też mandat polskiego europarlamentarzysty, w ostatnich latach związana z partią Prawo i Sprawiedliwość. Miałem informację, że złożyła tą interpelację 20 marca 2013, a że ogłoszono ją 4 kwietnia 2013 w posiedzeniu numer 37. Poszperałem więc trochę dłużej i z 4 kwietnia 2013 roku znalazłem artykuł Gazety Pomorskiej. Anna Sobecka chciała złożyć w Sejmie naraz 654 interpelacje. Posłanka PiS Torunia chciała złożyć 654 interpelacje naraz. Prezydium Sejmu odmówiło. Ewa Kopacz odrzuciła wniosek posłanki PiS i odmówiła jej złożenia interpelacji 654 naraz. Sobecka odpowiedziała w oświadczeniu, mam prawo wiedzieć, jak władza realizuje swoje obowiązki, ale o co generalnie chodziło? Pani Sobecka była europarlamentarzystką i po prostu w pewnym momencie wzięła wszystkie wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które udało się znaleźć jej i jej ekipie, których łatwo było stwierdzić, że nie są wykonywane,
złożyła identyczne 654 pisma o identycznej treści. Coś w stylu, dlaczego rząd polski nie wykonuje wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. I tutaj numer sprawy. I między innymi w tej hurtowej paczce znalazła się sprawa Wojtka. Prezydium Sejmu stwierdziło, że leci do kosza i tyle. Politycy wtedy obecnie rządzącej koalicji komentowali, że to tak jakby w imieniu każdego emeryta pojedynczo składała interpelację z prośbą o odniesienie się, dlaczego jego emerytura jest taka niska. Znajdujemy informację, że gdyby zsumować te wcześniejsze zapytania tej parlamentarzystki, byłoby ich ponad 1300. I teraz co? Można pomyśleć sobie, jedna w Sejmie się trafiła, która stwierdziła, że będzie biła rekordy. Otóż, wtedy po prostu zapanowała pewna moda na bycie aktywnym posłem. Na temat PL pisze, że Sobecka nie jest wyjątkiem. Wszystkim posłom wystarczył rok w Sejmie, by złożyć niemal 10 tysięcy interpelacji. Dotyczyły one takich spraw jak prześladowanie chrześcijan w Nigerii, więcej dróg do jazdy konnej, rekordowo wysokie ceny jaj, czy długi królowej bony. Większość artykułów komentowało to, że to po prostu była taka moda i że posłowie nabijali sobie statystykę, tak więc wydaje mi się, że temat został wyczerpany.